Cześć, Michał KPR z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Szybka wrzutka, bo niestety znów dzieje się wokół mistrzowskiej walki Łukasza Różańskiego z Oskarem Rivasem o pas WBC kategorii Bridger. Tak dla przypomnienia, na ostatniej konwencji WBC Federacja zaakceptowała dobrowolną obronę pasa dla Rivasa z Łukaszem Różańskim, odsuwając jednocześnie żądanie mistrzowskich pojedynków ze strony Alena Babicza i Riyada Mary. I to był spory sukces promotorski Andrzeja Waślewskiego. Ustalano już nawet wstępną datę walki Różański-Rivas, miało do niej dojść 25 lutego w Rzeszowie, choć w ostatnich dniach mówiło się o przesunięciu pojedynku o kilkanaście dni. Natomiast dziś grupa Top Rank ogłosiła Oskara Rivasa jako rywala dla swojego ciężkiego FA Jagby. Walka odbyć ma się 14 stycznia i czy oznacza to, że Różański straci swoją mistrzowską szansę? Ano niekoniecznie. Sam Rivas, o którym wiadomo, że ceni się wysoko i szuka po prostu kasowych walk, twierdzi, że plan jest taki, by zmierzyć się za Jagbą, a potem polecieć do Polski na obronę pasa z Łukaszem Różańskim. Oczywiście pozostają w tej sytuacji znaki zapytania, jak się zakończy walka za Jagbą, czy przypadkiem kolumbijski czempion nie dozna jakiejś bolesnej kontuzji, no ale promotor Różańskiego Andrzej Waślewski pozostaje optymistą. Na Twitterze zadeklarował, że hala w Rzeszowie została teraz zarezerwowana na nowy termin na 18 marca. Podobno brane są pod uwagę teraz różne scenariusze. Są podobno ich trzy, z których najgorszy to walka Różańskiego o pas WBC Interim. Generalnie z perspektywy Łukasza Różańskiego ten news o Jagba Rivas jest słaby, bo to oznacza kolejne przesunięcie w czasie walki mistrzowskiej, a przecież Różański ostatni raz boksował w maju 2020 roku, więc do marca, jeśli faktycznie ta walka odbędzie się 18 marca, czy gdzieś w tych okolicach, to będą prawie 2 lata przerwy. Natomiast pamiętajmy, że promotorzy Różańskiego zrobili tutaj co mogli i tak naprawdę wszystko zależało i nadal zależy tylko od woli obozu Rivasa, bo Łukasz nie jest obowiązkowym challengerem do pasa, a dobrowolnym. Pozostaje zatem teraz trzymać kciuki za powodzenie tej całej operacji. Różański walczy o pas WBC kategorii Bridger w Rzeszowie. Jak sytuacja się rozwinie, zobaczymy. Na pewno ten news o walce Rivas a Jagba trochę nam sytuację skomplikował. Para mi gente con una pasión.